serdecznie na wystawie Ewy Dżumkiewskiej pod tytułem Gdziekolwiek jesteś, Claire Bell. Ci, którzy nie znają artysty, to przypomnę może, że jest malarką, scenografem, autorką wideo, autorką instalacji, również autorką, będę się posiłkować, wielopoziomowych realizacji o charakterze transmedialnym. Natomiast ta wystawa pomyślana jest jako rodzaj spotkania autorskiego z artystką. W związku z tym zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby zadawać jej pytania, rozmawiać, dyskutować. Natomiast ja może rozpocznę to spotkanie, Ewo, jeżeli pozwolisz. Koncepcja tej wystawy powstała wokół wydarzeń, które miały miejsce dość dawno, bo jedno wydarzenie było w 1986 roku, w 1989, przepraszam. Drugie wydarzenie było niedawno, bo w 2016 roku. Natomiast w oparciu o różne techniki, w oparciu o różne media, buduje rodzaj transmedialnej opowieści o kobiecie, artystce, która jest uwikłana w patriarchalny system oparty na przemocy. Ja bym, Ewo, ponieważ jest to wystawa o Tobie, ja bym oddała Tobie głos, żebyś zechciała na to prowadzić tę wystawę. No dobrze, spróbuję to zrobić. Przede wszystkim to bardzo serdecznie witam wszystkich przyjaciół, znajomych, kolegów i koleżanki, że przyszliście tak tłumnie, pomimo że tak wiele jest wydarzeń dzisiaj w Łodzi. Jest to dla mnie bardzo ważne wystąpienie. To, co Krystyna powiedziała o tym 89 roku, to już jest tak odległa przeszłość, że myśląc o tym, żeby sięgnąć do tego wydarzenia, postanowiłam zdystansować się do tej osoby, która realizowała tą akcję, która nazywała się Himmel Iberstadt albo Dymy nad miastem, i dać jej inne imię, ponieważ tej osoby już nie ma. Ona paląc swoją sztukę w 1989 roku w styczniu na takim wyburzonym placu w centrum miasta przy ulicy Nawrot 13, właściwie żegnała się ze sztuką. To, co ja wtedy spaliłam, to były rzeźby wykonane z tektury opakunkowej, które swoją formą i potencjałem nawiązywały do systemów totalitarnych, ponieważ moje dzieciństwo i młodość to jest koniec PRL-u i to jest taka presja systemu totalitarnego, którego doświadczałam jako dziecko, jako osoba, która odbierała edukację. I to w bardzo silny sposób odczuwałam. I kończąc studia artystyczne, zrealizowałam tą pracę, mając taką pełną świadomość, że robię tą pracę w Łodzi. W Łodzi, czyli w takim mieście, gdzie dosyć silne było środowisko awangardowe i bardzo silne środowisko związane z undergroundem. I ta akcja, którą wtedy zrealizowałam, nosiła znamiona takiego buntu. Była to akcja chuligańska, można powiedzieć, dlatego że zrealizowana wobec systemu, wbrew temu, co wolno było wtedy robić i komunikować i mówić, a jednocześnie zastosowałam wtedy pewien kamuflaż. Krysia Potocka w tamtym czasie była młodą urzędniczką Wydziału Kultury i Sztuki i nie wiedząc o tym, że podpisuje mi dokument zgodę na taką akcję, ponosi pewne ryzyko, dlatego że to wiązało się z ryzykiem wydania zgody takiej akcji. Obecnie jest to nie do pomyślenia. Bardzo wiele akcji artystycznych odbywa się w mieście, mówi się o akcjach miejskich. Natomiast w tamtym czasie wiązało się to z pewnym ryzykiem. I faktycznie, kiedy wszystkie te obiekty, które przygotowałam, stanęły na tym wyburzonym placu, przyjechała tam milicja obywatelska, przyjechała ubecja, mam te osoby na zdjęciach. No, oni to oglądali, podchodzili do mnie, szukali w ogóle prowodyra tej akcji. I ja miałam taką małą kartkę z Urzędu Miasta, postemplowaną pieczątką, żeby tę akcję przeprowadzić. I udało się to. To nie było tak, że ja to realizowałam całkowicie w odosobnieniu. Dlatego, że wśród uczestników tego wydarzenia
było wielu kolegów, wtedy bardzo młodych, moich znajomych i przyjaciół, którzy wspierali mnie i pomagali. Ale też byli koledzy starszego pokolenia. Niektórzy przeszli tutaj, tak jak powiedział Przyborek. Brał w tej akcji również profesor Jurek Treliński, który zrealizował tam w czasie tej akcji taki performance. Zamknął się w śmietniku, zamknął klapę, udawał, że to jest czołg. Brał udział w tej akcji młody 16-letni Wiktor Skok, późniejszy twórca związany ze sceną muzyczną, powszechnie teraz znany. Natomiast w tym czasie rzeczywiście dla potrzeb mojej akcji zrealizował swoisty dźwięk, który polegał na tym, że przytaszczył dużą metalową beczkę i w tą beczkę łomotał, hałasował, a potem turlał się z tą beczką w spopielonych zgliszczach mojej sztuki, tak można to dzisiaj powiedzieć. I to całe wydarzenie popadło w zapomnienie, ponieważ ja paląc te obiekty myślałam, że żegnam się całkowicie ze sztuką i nie będę nigdy więcej się zajmowała tą dziedziną aktywności. Natomiast teraz, znaczy teraz, no kilkanaście lat temu zaczęło to do mnie wracać i w 2011 roku była taka wystawa Lots Underground, gdzie ja pokazałam dokumentację z tej akcji. Krytycy sztuki zaczęli się tą akcją interesować, ktoś zaczął o tym pisać. Jedną z tych osób jest Ksawery Stańczyk, który poświęcił dosyć duży rozdział w książce. Ja cię będę troszkę, przepraszam, będę cię troszkę dyscyplinować. Dobrze, już teraz dokończę. I po prostu co ja zrobiłam? Zrobiłam po prostu makietę tej akcji, tak żeby można było zobaczyć, jak te obiekty wyglądały. I ta makieta stoi w tamtej sali, natomiast na ścianie prezentuję zdjęcia, które zachowały się z tego wydarzenia. Była to akcja chuligańska. To, co teraz robię, też w pewnym sensie jest takim chuligańskim działaniem w obszarze sztuki, bo w 2014 roku, kiedy spędzałam część wakacji we Francji na zaproszenie moich koleżanek Agnieszki Marchewy i Moniki Pacha, w Centrum Pompidou zrobiłam akcję na temat perfum. Okleiłam szyby Centrum Pompidou plakatem, na którym prezentowałam perfumy Pod krew łzy. Na głównym wejściu do tego obiektu też nakleiłam tą wlepkę, więc była to taka akcja chuligańska, podobnie jak ta sprzed lat. Zrobiłam jej dokumentację, też będzie ją można tutaj zobaczyć. I to jakby są takie dwa wydarzenia, które są dla mnie taką ramą spinającą trochę tą opowieść o artystce buntowniczce, która jest niepokorna i działa w sposób niekonwencjonalny, to znaczy omijając oficjalne miejsca sztuki, omijając oficjalne miejsca, w których można prezentować siebie i wypowiadać się, tylko robię to w sposób swoisty. Ewo, ujawnij tożsamość Claire B. Kto to jest? Co to jest? Tajemnicza osoba Claire B. Imię Claire to jest imię francuskiej artystki fotografki, która ma polsko-żydowskie korzenie i którą również poznałam we Francji w tym czasie, kiedy realizowałam te akcje subwersywne. Spędziłam z nią trochę czasu, ona opowiadała mi historię swojego życia, ja opowiadałam jej o tej akcji i Claire zwróciła uwagę na to, że ona przyjęła takie imię jako artystka we Francji, chcąc w pewien sposób przykryć swoje pochodzenie. Uznała, że to, że ja przyjęłam imię Blum jako artystka, jest aktem odwagi i prowokacji i że tym samym narażam też siebie na pewne kontrowersje, pytania związane z moją historią, z moim pochodzeniem. I ona zwróciła uwagę mi na ten fakt, że to jest taki ważny gest. I chciałam też w tej wystawie dać jej taką literacką ramę, stworzyć właśnie postać kobiety artystki, która wobec pewnych wobec presji systemu, z jaką spotykamy się w systemach totalitarnych i w systemach patriarchalnych, bo kultura europejska jest oparta o system patriarchalny, czego doświadczamy też dziś obecnie, sytuacja kobiety jest przedziwna, cały czas nieodkryta do końca, w jakiś sposób tajemnicza. Kobieta nie wypowiada się w sposób bardzo stanowczy, waląc pięścią w stół albo używając broni. W związku z tym ta wystawa i jej tytuł Claire B, gdziekolwiek jesteś, dotyczy pytania o miejsce kobiety artystki.
Claire Ruth-Turyn poświęciłam jeden obraz, który jest na tej wystawie, jest na tamtej ścianie i to jest właśnie Claire. Bardzo bym wytłumaczyła tytuł tej wystawy, natomiast to, co istotne, że cała ta historia, moja historia, historia Claire Ruth-Turyn stała się powodem do tego, żeby jedna z moich młodszych koleżanek, która jest pisarką, scenarzystką, dramatopisarką, stworzyła projekt opowieści pod tytułem Gdziekolwiek jesteś, Claire B. I jest tutaj dzisiaj z nami Magda Wleklik. Chodź, pokaż się, Magda. Nie pokażę. Witam cię. I po kilku naszych rozmowach i spotkaniach Magda po prostu napisała 3 rozdziały opowieści. Ja prezentuję je w gazecie, która jest tam w galerii udostępniona do oglądania, czytania, penetrowania. Napisałaś 3 rozdziały powieści. Pierwszy Krematorium, drugi Archiwum i trzeci Kafe Wolność. I tam będzie można spotkać wątki literackiej bohaterki, jaką jest Claire B. Ale tam też będzie można spotkać tekst, który napisała Magda Wicherkiewicz. A tak, jest bardzo, jeszcze tekst do wystawy, który napisała Lena Wicherkiewicz. Nie wiem, czy Lena jest. Nie ma Leny. Nie dotarła. Napisała na temat mojej twórczości. To jest tekst krytyczny, więc też znajduje się w tej gazecie. I w gazecie też zamieściłam wywiad, rozmowę, jaką przeprowadził ze mną Peter J. To jest historyk sztuki i dziennikarz, który przyjechał do Łodzi w październiku. Ponieważ przygotowuje książkę na temat artystów awangardy, będzie pisał o Strzemińskim i Kobro. I spotkaliśmy się właśnie, żeby rozmawiać o Strzemińskim i Kobro. Między innymi dlatego, że noszę na przedramieniu tatuaż, który jest repliką pracy, rysunkiem pracy Katarzyny Kobro. I on zwrócił też moją uwagę na to, że artyści awangardy palili swoje prace kiedyś w przeszłości, robił to Malewicz między innymi. Więc w gazecie znajduje się rozmowa moja z Peterem, która nosi tytuł Czarny ekran. Ponieważ czarny ekran jest jak czarny kwadrat Malewicza. A dla mnie czarny ekran jest tą rzeczywistością, która emanuje światło śmierci, czarne światło śmierci, gdyż moje obrazy, moje malarstwo, czy to wideo, które tutaj pokazuję, dzieje się wobec ekranu i tych czarnych wątków, które można znaleźć w ekranie. Chciałam powiedzieć jeszcze, że ważne jest dla mnie to, że mogę tą akcję tutaj udostępnić, pokazać, zdystansować się do niej też z tego powodu, że jesteśmy w Łodzi i to łódzkie środowisko twórcze jest w dosyć specyficznej sytuacji w obecnej rzeczywistości i zresztą w przeszłości podobnie było. Jeśli zdarzy się, że na przykład artystka w zachęcie obiera ziemniaki albo robi jakiś inny gest, to natychmiast w różnych miejscach spotykamy teksty na ten temat. Tak? Te teksty są udostępnione, czytane. Natomiast jak artystka zrobi coś w Łodzi, na przykład spali swoje prace, to niekoniecznie ten fakt zostaje zauważony, zostaje gdzieś tam pominięty. W związku z czym uważam, że moim obowiązkiem jest jako osoby, która to sprowokowała całą akcję w przeszłości, nie tylko wobec mnie, ale również uczestników tego wydarzenia, przywrócić tą akcję i dać jej rangę i miejsce, i również miejsce w historii artystycznej Łodzi. Tego, co się tutaj działo w przeszłości, co się dzieje teraz, ponieważ nic nie dzieje się przypadkiem i ja nie spadłam z kosmosu, tylko jestem częścią tego środowiska, podobnie jak oni do mnie, tak ja do nich należę. W związku z czym jest to też przywołanie akcji, w której brało udział bardzo wiele osób.